W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie zadanko Azyl. Zbadaj las i zlokalizuj starą ciężarówkę Outriderów. To jest mapa tej lokacji. Tutaj jest obóz, tutaj mamy leśną enklawę. Mamy tutaj jeszcze spuściznę Outriderów. Zadanko, które jest już też z nami od jakiegoś czasu. Postaram się to zrobić. Mamy ten legendarny hełmik na sobie. Udało nam się zdobyć w poprzednim odcinku. Mam amunicję, chyba mam uzupełnioną. Tutaj de facto mamy chyba 5 dzienników tylko do zdobycia. Jeden już nam wpadł w łapy. Jeszcze zostało nam 4. Musimy wzmocnić podpory. Mogę wymyślić 1000 rzeczy, które do jutra mnie zabiją. Przeraża mnie 1000 pozostałych rzeczy, które nie przychodzą mi do głowy. Uważaj, jak chodzisz. Tutaj szczególnie niebezpieczne jest na zewnątrz. Kurczę, 913 punktów życia już mamy. Widziałaś tych nowych? No, będą z tego kłopoty. Nie wiem, czemu Kang ich tu sprowadził. Też bym tak zrobił. Nieważne, kim są, ważne, że mogą powiększyć nasze szeregi. To jest zaprzecza sobie przecież, że będą kłopoty, a później mówi, że mogą dołączyć do nas i wzmocnić nasze szeregi. Co to za brednie. Ja cię pierdziu. Kiedy już myślisz, że nie może być gorzej na tej cholernej planecie, te stwory nagle robią się jeszcze większe. No dobra, czekajcie, rozjeżdżymy się tutaj. Poszukiwanie dzienników między innymi. Nie mogę cię przypuścić. Odmieniec tutaj? Tylko tu ciemno. Okej, widzę na mapie. Są tu Acosta albo Mercer. Chyba muszę popytać, jeśli chcę rozwiązać zagadkę bunkra Outriderów. Zaraz to rozwiążemy. I tutaj widzę, mamy zadanie. Dostępne nowe. Okej, tutaj mamy coś. Okej. Dziennik. Jeśli czegoś szukasz, na pewno to mam. Tego nie mam. Znam kogoś, kto może to znaleźć. Jeśli tego nie... Pewnie i tak aż tak bardzo. Start z SM Flores, relacje uchodźców z roku 2076, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam pojazdy przed bramą, pomyślałem, że to pasażerowie ścigają się do swoich miejsc przed odlotem. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak, kiedy mnie zwolniły. Tych transportów musiały być dziesiątki. Rozbijały się o bramę wypełnione bandytami. Stokrotnie dziękuję Outriderom za to, że przyszli nam z pomocą i powstrzymali tamtych na tyle długo, bym zdążyła dotrzeć do windy wraz z Emily i pozostałymi. Znajomego w tym, jak się nosisz. Dobra, mamy 58 na 81 dzień. Jest Mercer Acosta. Czym mogę służyć? O! Tylko masz płaszcz Outriderów, nie przepadasz za kalendarzami. Czekajcie, może tak, zacznijmy od towaru. Tylko tak. Czekajcie, my coś podobnego mamy. Bak przodów na sprzedaż? No nic, dobra, to nic nie kupować. Czy generalnie zakupy są bardzo drogie. To jest nasz złom. Mamy 25,5 tysiąca po 20 godzinach grania, a jeden przelot kosztuje około 9-10 tysięcy. Także no, średnio się tu opłaca cokolwiek kupować, sprzedawać. Znaczy kupować, przepraszam. Dobra, teraz druga opcja dialogowa. Czym mogę służyć? Skąd masz płaszcz Outriderów? Masz ładny płaszcz. Należysz do Outriderów. Myślałem, że wszyscy nie żyją. Nie wszyscy. Komu go ukradłeś? Tę starą szmatę? Dostałem go od matki. Dziadek był Outriderem. O kurde. Kto to był? Nazywał się Jack Tanner. Znasz go? Tanner był w porządku. Był moim kapitanem. Widziałem, jak zginął, chcąc nas ocalić przed lądowaniem na tej cholernej skale. Poznać cię to zaszczyt. Tak szczerze, to pewnie przewraca się teraz w grobie, widząc, kim jestem. Chcesz coś kupić, czy jak? Twój ojciec, Sergio Acosta. Co się z nim stało?
Znasz go? Tylko przelotnie. Cóż, był dość sprytny, by przetrwać w dżungli pierwszy raz. I tak głupi, by próbować drugi raz. Ale to wszystko moja wina. Co się stało? Słuchaj, moi rodzice byli w chuj zaborczy. Spędziłem całe życie w durnym bunkrze, ponosząc najwyższą ofiarę w obronie ludzkości, tak mówili. Ale wiesz co? Nawet nie powiedzieli, czego w ogóle bronimy. Pewnego dnia miałem dość, więc zwiałem. Ojciec nie dał za wygraną. Próbował mnie wytropić, znaleźć, żeby mnie uratować. Daremny jego trud. To bardzo w stylu Outridera. Jakiś czas temu pewien zwiadowca trafił na pozostałości jego ekspedycji w dżungli. Ale nie potrafiłem się tam wybrać. Ale jeśli na nie trafisz, przynieś mi coś, co należało do niego. Zdjęcie mojej matki, które nosił na łańcuszku. Znajdę twojego ojca. No dobra, czekajcie, bo jeszcze ma dla nas chłop jedno zadanie. Sobie aktywujemy to od razu. Czym mogę służyć? Ten kalendarz z wbitym nożem. O co z nim chodzi? O zajebistego pecha. Jestem w dupie. Typ, u którego mam dług, mówił, że jak nie spłacę, muszę zagrać w grę. Jaką znowu grę? Jak wygram, to umorzy mi dług. Jak przegram, bang. Nikt jeszcze nigdy z nim nie wygrał. Co ja mam, kurwa, teraz zrobić? Nieważne, co zrobię, jestem trupem. Słuchaj, może chcesz z nim pomówić? No dobra. Zajmę twoje miejsce w tej grze. Dobra. Udało ci się pogadać z tym hazardzistą? Cię winić. Spuścizna Outriderów to tutaj. Dobra, ścieżka przy wodospadzie. Tutaj coś mamy jeszcze. Z drapieżnika w ofiarę. A i czekajcie, tu jakieś kolejne zadanie jest, którego jeszcze nie aktywowałem. Tu już jakaś ustawiona gra jest. Poszukam gościa, u którego Mercer ma dług. Zaciekawiła mnie ta jego gra. O, czekajcie, bo tam mamy kolejny dziennik. Trzeci. Handlarz, deserter, Mercer zajmuje się w enklawie handlem, choć nie do końca pasuje do reszty deserterów. Wiecznie jest pijany i wciąż nieświadomie pakuje się w jakieś paskudne sytuacje. Dobra, mamy coraz więcej tutaj osób odblokowanych. Tu mamy jeszcze jakieś kolejne zadanko. Kurwa, nic nie powiedziałem, co goś? Rozpocznij obserwowanie nowego zadania, ustawiona gra. Stawiam tę samą kwotę na tych, co mają najmniejsze szanse. Teraz jedna. Jeśli choć jeden z nich wygra, już nikt. Czy de facto tutaj nie ma więcej nic, żadnych zadań? Ustawiona gra. Gdzie mnie to zaprowadzi? Zajmij miejsce Mercera w grze. Aha. Czekajcie, muszę tu z kimś pogadać. Teraz wiem, gdzie szukać Sergio Acosty. Pewnie ma klucz do bunkra przy sobie. A, tutaj. Dobra, zróbmy to zadanko, jak już tu jestem. Ustawiona gra. Przyszedłem spłacić dług Mercera. Zawarłem umowę z Mercerem. Czyżby Konus się spietrał? Jeśli przegram, zapłaci podwójnie. Myślisz, że masz aż takie szczęście? Proszę bardzo. Kurczę, w co będziemy grać?
O, shit. Ej, co to było? O, shit. Fuuu! Ej. Ale burdel. Ej, co to kuźwa było? Ej, kuźwa mać. Ty, jesteś Alterdem? Twoja kolej. Jest tylko jedna kula, tak? Przecież nic ci nie będzie. Ja... Naciśnij spust. Bo ja to zrobię. No i duch spłacony. Chłopa nie ma. Ej, tego tu się kuźwa nie spodziewałem, naprawdę. Chyba dług Mercera spłacony. Na pewno się ucieszy. No dobra. Dobre zadanie, trzeba przyznać. Myślałem, że będę miał jakiś tam wpływ. Ale nic nie mogliśmy zrobić. Czym mogę służyć? Twój dług spłacony. Jezu, ratujesz mi życie. Proszę, weź chociaż to. Sam to zrobiłem. Nie najgorzej. Dziadek byłby z ciebie dumny. Oj, proszę. Co tu możemy wziąć? W zasadzie to powiem wam, że chyba nic. Dobra, weźmy cokolwiek, bo i tak tego nie założę. Wszystko jest słabe. Dobra, możemy ruszać dalej. Misja Azyl. Zbadaj las i zlokalizuj starą ciężarówkę u traderów. No i jeszcze te trzecie zadania może uda nam się zrobić. Poboczne, które jest już też z nami z pewnego momentu. Powiem wam, że chyba pół gry nawet, jeżeliśmy nie przeszli. Tak coś czuję. Bo wykonuję te wszystkie misje poboczne, czytam trochę tych dzienników i... Hej, pamiętasz jaką muzykę lubiłem grać? Jakby to było wczoraj. Wciąż pamiętam parę kawałków. O tak! Proszę, przestań. Jakubie, mówię poważnie. Jakubie, rozłączam się. Czekajcie, tu byłem. No dobra. To prawdopodobnie będą nowe stwory. Bo nowa lokacja przed nami. O kurczę, ładnie tu. Oczyścierem. O, się pełzacz. Kurwa, jakie to wytrzymałe dziadostwo. O mater deo. O, shit. Co ten grzyb z wami zrobił? Oprócz tego, że teraz się rozpoczął. Shit. Rozpraszaj się. Nie po to tu jesteśmy. Ale jeden z powodów, dla których tu jesteśmy, to znalezienie drogi ucieczki z okopów. A gdybyśmy zanieśli szyrze antidotum? Załatwilibyśmy kulkę w łeb wszystkim ludziom, którzy wytwarzają antidotum. To sami dezerterzy, pamiętasz? Tak, no... O tym nie pomyślałem. Nadajnik, dobra, jesteśmy gdzie? Tutaj. I tu mamy tak, spuścizna Outriderów, dobra, zróbmy to, bo jak to jest... Czekajcie, tutaj jesteśmy. Gramię kieruje tutaj, a weźmiemy sobie to drugie zadanie.
To mnie kieruje tu, dobra. Hej, Mercer. Jak udało ci się przetrwać to siedzenie przez całe życie w norze, w ziemi? To nie było życie. Dorastałem w klatce. Kiedy po raz pierwszy odkryłem, jak otworzyć drzwi, to było coś pięknego. Potem czułem się jak uwięzione zwierzę i planowałem ucieczkę. Hej, rodzice próbowali cię chronić. Mnóstwo ludzi chętnie by się z tobą zamieniło. Chyba wolałbym żyć krócej, ale na świeżym powietrzu. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć to zadanie. Ale to jest takie słabe trochę, że te potwory są kurczą już dłuższego czasu z nami i mogliby coś nowego wymyśleć, nie? No tutaj pod tym względem też te liczby potworów. To jak wejdziemy w bestiariusz, no to wydaje się, że tego jest dużo, ale jak się tak tutaj gra, no to powiem wam, że cały czas spotykamy te same stwory. Kolejna miejscówka, której nie da się tego zebrać. Dobra. To nie jest taki istotny aż. Szukam tych dzienników, ale nie ma nic. Troszkę ta gra przypomina też Anthema, nie? No ale Anthem jest zdecydowanie słabszą grą.
Chodźcie, chodźcie do tatusia. Szkoda, że skilli nie można ulepszać. Wiecie, co mam na myśli. Czekajcie, bo my mamy tu niby iść, ale jeszcze zrzućmy okiem tutaj na ten teren. Generalnie powiem wam, że granie bardzo tak nagradza za eksplorację. Te ścieżki, tutaj też jakieś mamy zasoby, którego też nie mogę tego zebrać. O, mogę, długo. Jakieś tam żelazo zbieramy, które w zasadzie jest mi niepotrzebne. Od czasu do czasu jakąś skrzynkę się uda nam znaleźć, to chociaż tyle, że tam znajdziemy jakiś sprzęt. Tak poza tym trochę kicha. Czekajcie, bo się chyba wróciłem. Kurde, wróć. No tu jeszcze mam jakiś pytajniczek, a czy wykrzyknik. Co tu tutaj jest? Czekajcie, bo się stwory pojawiły. Trochę chillowa umiejętność, dlatego że tracimy sporo czasu, żeby wycelować i puścić to cudo. Uwa, ktoś tam robi jakieś remonty na górze. No nie no, ale shit. Zgubiłem się już, cholera, powiem wam. Straszny huk. Czekajcie, tędy szedłem przed chwilą. Czego mi teraz gra każe wracać? Aha, kurde, bo mi zadanie się zmieniło, patrzcie. Ja tu szukam, kurde, a tutaj się mi zadanie zmieniło. I to jest popierdzielone. Ekspedycja Outriderów. Czy co z niej zostało? Puścizna. Ładnie, żyjemy.
już po wszystkim. Ciało Acosty musi być pośród szczątków. Ani tu żadnych dzienników, ani nic. Ani skrzyń. Otwórz to. Jest tutaj dziennik, dobra, super, udało się zdobyć dziennik poza... Ciekawe. Wabank, uświadomiłem to sobie jeszcze zanim wypadły mi mleczne zęby. Jedynym sposobem na to, by iść w życiu do przodu, to grać wabank. Dzięki temu wydostałem się z sierocińca w okolicy o najwyższym wskaźniku przestępczości w kraju. Dzięki temu wcisnąłem się na florę z Outriderami i uwierzcie, że dzięki temu przekonałem piękną, wspaniałą Sarę do zostania moją żoną. Bez wahania, bez wątpliwości zagrałem w bank. Okej. Dobra, mam klucz Acosty. Oj kurczę, to nie jest jeszcze koniec tego zadania. Ja ci pierdziu, zwróć zdjęcie Mercerowi. Dobra, zwróćmy to zdjęcie. Aha, ja nie mogę się tutaj wrócić. O matko, tutaj musimy się wrócić. Czekajcie, gdzie to tutaj? Nie, nie tutaj, wróć tu. To nie wytrzyma obciążeń. Wiesz, gdzie jest moja żona? Pilnowała bramy. Jeszcze jeden dziennik mi jest potrzebny, żeby... Wiesz, gdzie jest moja żona? Zaliczyć to wszystko. Koniec końców, śmierć wygrywa z każdym. Ciekawe, czy to koniec tego zadania, bo powiem wam, że już... Czym mogę służyć? Dziękuję. Teraz spocznij w pokoju. Wpadnij, jeśli będziesz potrzebować czegoś mocniejszego. Jestem ci to winien. O kurde, wróć do bunkra Voltriderów w kamieniołomie i otwórz drugie. O matko i córko. Ale fajne takie zadanie długie, tylko powiem wam pytanie, czy my możemy się wrócić w ogóle. Mogę wymyślić tysiąc rzeczy, które... No bo przed chwilą nie było możliwości opuszczenia tej lokacji, więc nie wiem czasem czy... No niestety tego zadania nie wykonamy. Ja cię pierdzielę, powiem wam, to jest jakaś paranoja. No nic, wracamy tutaj. Zaznaczmy sobie azyl. Patrzcie, tutaj mamy cały czas wykrzyknik. Gdzie on jest, kurczę? Drapieżnika w ofiarę. Chyba coś przeoczyłem w takim razie, bo to jest chyba inna... A wróć, nie. To sprawka niezłego sukinsyna. Ta bestia niepokoi nas od jakiegoś czasu. Zabija każdego, kto się oddali. Smakuje jej nasza krew. Na pewno chcecie trzymać się blisko jej terytorium? Próbuję śledzić jej ruchy, by wiedzieć, gdzie się nie zapuszczać. Ktoś musi zrobić coś dla obozu. Tak w ogóle jestem, Juno. Ty chyba potrafisz o siebie zadbać. Jak załatwisz bestię, zanim kogoś zabije, zrzucimy się na nagrodę. Brzmi ciekawie. Zgoda. Dopóki ta bestia gdzieś tam poluje, moi ludzie są w niebezpieczeństwie.
Gdzie co, dobra, czekajcie, spróbujemy. Aha, bo to jest tutaj, tak? Nie, tutaj jestem. A, tu jest terytorium drapieżnika. Dobra, można to zrobić, to zadanko. Hej, Juno, tak? Już jakiś czas siedzisz w tym lesie, prawda? Tak. Widziałam, jak to miejsce powstało z niczego. Ale na Inok to samo tyczy się też wszystkiego innego. Mam wrażenie, że przyzwyczaiłaś się do tutejszych potworów. Jeszcze jeden szajs, którym muszę się zajmować. Pomiędzy dbaniem o żywność i wodę, a pilnowaniem, żeby ci ludzie to jakiś czas brali swoje ciuchy. Gdzieś po drodze rozprawianie się z bestiami ludojadami stało się kolejnym punktem na mojej liście. Dobra, idźmy tutaj. Czekajcie, bo się pojawiły stwory, cholera. A tu możemy chyba bezpośrednio tutaj przejść, a nie, trwa bitwa, o mater deo. O, niepotrzebnie tam poszedłem, widzicie. Cholera. Co to za boss jest? Krwawy morter. Shit. Ale mu zadałem tych obrażeń, cześć. Mamy do wykonania misję. Możesz wrócić do Korrigana z pustymi rękami, albo możesz się podporządkować. Czekajcie, może żeśmy zrobili króla skalpów, tak? Ej, można się pogubić tymi zadaniami. Najgorsze jest to, że podczas gry nam się te zadania zmieniają tutaj co chwilę. Z drapieżnika w ofiarę, leśna enklawa. No to tutaj, terytorium drapieżnika, to jest to. A my jesteśmy tu, czy musimy się cofnąć? No dobra. O, czekaj, czego mi się znowu to zmieniło? No. Czemu mnie to tam gdzieś kieruje, a nie tutaj? Przecież tutaj było przejście. O Boże, ta gra jest spieprzona. No wreszcie mi pokazuje właściwą ścieżkę. Małpy.
Dobra, na razie nie będę zbierał tych złóż. To jest fajne, że jak zbieramy trofea, to te trofea później możemy oglądać. Tak samo to dotyczy tych przedmiotów kolekcjonerskich. Łatwizna. Kaszka z mleczkiem. No, kolejny przedmiot, którego się nie da zabrać. Niezniszczalny. Drapieżnika w ofiarę, upoluj tyranusa. What the fuck, co to za zadanie się wzięło? Ej! Wytrop stworzenia, upoluj tyranusa, upoluj tyranusa. Aha, dwa razy to samo. Okej. Okay. Ups. Shit. To obrażenie zadajemy tą umiejętnością. Holy doly.
musiałem się nieźle napocić. Czas pokazać Juno twój łeb. Nie możemy wracać do Juno na razie, póki co. Więc znowu kolejne zadanie będzie musiało zaczekać na zakończenie. No dobra, najważniejsze to, że możemy stąd użyć szybkiej podróży. Azyl. Zbadaj las i zlokalizuj starą ciężarówkę Outriderów. Przejście pod totemem. Dobra, tutaj musimy iść teraz. Tylko wiecie co, jest problem tego typu, że mamy mało czasu, ale może tutaj uda nam się dotrzeć do tej lokacji, byśmy sobie tutaj zakończyli. Chyba, że no bo co innego zrobię. Nie da się, w zasadzie to wróćmy się tutaj jeszcze, może uda nam się wrócić jeszcze. A, bo ja ciężarówkę muszę odnaleźć, dlatego nie mogę jej tej. A. Informacje, odnajdź ciężarówkę, tak? Dlatego ja nie mogę tutaj, kurczę, nigdzie, wiecie, się przemieszczać. Popatrzcie, jaki fajny hełm. Moc anomalii 276. Maksymalne zdrowie, maksymalne zdrowie. Kurde, wyglądam jak ten. Soldat z tego. Jak to się nazywało? Return to Castle Wolfenstein, czy Wolfenstein New Order? No właśnie. Tu mamy tak, moc anomalii 230, tu 276, maksymalne zdrowie 179, maksymalne zdrowie 169. Dobra, moc anomalii tu mamy 276. Obrażenia broni na bliskim zasięgu 542. Dobra, to wezmę to. Maksymalne zdrowie, dodatkowa siła ognia, maksymalne zdrowie, dodatkowa siła ognia. Nie mamy nic związanego z anomalią. O, tutaj mamy z anomalią. Dobra, super. Jeśli chodzi o te bronie, no to zwróćcie uwagę, że nic nie ma lepszego, bo cały czas ulepszamy te przedmioty. Dopóki ciężarówki nie odnajdę, to nie będę mógł oczywiście stąd odejść. Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby wszyscy wstrzymali. Czekajcie, co to za ten jest tutaj? Z drapieżnika w ofiarę za nieaktywne. A, wróć do Juno. Dobra. Z drapieżnika w ofiarę. O, mamy dwie umiejętności. Z pierwszej, z tej. Super. To się nazywa umiejętność typu fala żaru. Słyszeliśmy jej wrzaski. Jak ci się to udało? Wytropiłem ją, znalazłem i zrobiłem jej z dupy jesień średniowiecza. Co? Jesień chodzi o okres w historii Ziemi, kiedy istnieli rycerze i smoki. No. Nieważne. Smoków to chyba nie było, no dobra, kłop przesadził. Nie udało nam się zebrać wiele. To dla ciebie. Panie, czekajcie, bo tu mamy coś. 646. Dodatkowa siła ognia 200. Ale tutaj mamy obrażenia broni na dalekim zasięgu. Skrócenie czasu odnowienia. Kurczę, pieczone. Tu mamy znowu legendarny hełm, którego nie za bardzo chcę się pozbywać, aczkolwiek. Chyba muszę go sprzedać niestety, bo tu mamy pancerz większy. Dodatkowa siła ognia mamy zwiększoną o 13 punktów. Premia do otrzymywanego leczenia też jest lepiej. Zwiększa obrażenia broni szturmowych o 10%.
Zabicie bronią naznaczonego przez piromantę przeciwnika zwiększa twój pancerz o 519 punktów i odporność o 10% na 15 sekund. Efekt kumuluje się 3 razy. Wow. No chyba, że wezmę to. O, mater deo. Czy powiem wam, że... Przy tobie czujemy się bezpieczniej. Powiem wam, że generalnie rzecz ujmując... Kurczę, to też jest fajne. Mamy 3 razy dodatkowa siła ognia, raz maksymalne zdrowie i raz moc anomalii. I tutaj mamy siłę ognia, premia do obrażeń 64,3. Mamy 44 odłamki tytanitu, więc w razie W to będę mógł sobie ten sprzęt ulepszyć. Moi drodzy, to chyba tyle. Już więcej nie będziemy nigdzie szli. Bo już za bardzo czasu nie mamy. O, 3 umiejętności mam z jedynki, ale jaja. Czekajcie, wejdźmy jeszcze do nowej lokacji. Dopóki tej ciężarówki nie odnajdziemy i jej nie naprawimy prawdopodobnie, to nie będę mógł tych zadań wszystkich tutaj. Wróć do bunkra u traderów w kamieniołomie i otwórz drugie drzwi. Ład sakra. Dobra, tylko teraz gdzie to mamy iść? O, skrzynia, super. Dziedziczne buty bojowe. O. Jak się wyposażę w epickie przedmioty lub legendarne, to też tam jakiś achievement możemy zdobyć. O kurczę, możemy, patrzcie, zeskakiwać. Fajne. Tego się nie spodziewałem. A czekać, właśnie wróciły. Kurczę, końca nie widać. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Przejście pod totemem, aha. W sumie to ciulowo wam powiem trochę. Bo nie mam za bardzo jak skończyć, chyba że się gra zapisze nam w tym miejscu. Czekajcie, bo idzie cała chmara tych gówien. Aj, aj, aj. Outriderze, tu doktor Skarnok. Muszę przyznać, że to zaszczyt, że mogłem poznać ciebie i twoich kompanów.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc, doktorze, ale muszę spytać. To wasz antidotum na grzyba. Dlaczego je ukrywacie? Nasi ludzie są uwięzieni w dolinie. Gdyby wiedzieli, że... Właśnie, zastanów się nad tym. Co by zrobili, gdyby wiedzieli? Tak bardzo by się bali, że wpadnie w ręce drugiej strony, żeby mnie zamknęli. Ci ograniczeni, zdziczali idioci potrafią myśleć jedynie o wojnie. Ech, ale tutaj jest inaczej. Nie żyjemy w strachu przed tym, że sąsiedzi poderżną nam gardła. Mężczyźni i kobiety, sojusznicy i wrogowie. Tutaj tylko natura i żywioły są naszymi wrogami. To brzmi aż za dobrze. Wiesz, to... Robimy co możemy. Zasoby są ograniczone. Ale ty i twoi towarzysze możecie zostać jak długo chcecie. Gdzie ta nasza ciężarówka jest, do cholery? Strasznie rozbudowany ten las jest. Trafił mnie dziad. Outriderze, tu Kang Jung-su, ten sam, który wyciągnął twoich przyjaciół z zaświatów. Będę nadzorować twoje wprowadzenie. Wprowadzenie? Mówiłem Scarlockowi, że jesteśmy tylko przejazdem. Scarlock nie decyduje, kto może zostać, a kto nie. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Jasne, ale ten obóz nigdy by nie powstał, gdyby nie Scarlock i jego szczepionka. A Scarlock nie istniałby bez moich żołnierzy. Mogę coś dla ciebie zrobić? Cieszy mnie, że długo tu nie zostaniesz. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Serdeczna piona. Trzymajcie się. Cześć.